Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kochani, dzisiaj w nietypowej porze, 18:30, dla mnie to środek dnia, chociaż wstałam o 6:00, ale już tyle się wydarzyło, jeszcze tyle można zrobić, że początek dnia. Dajcie znać, kochani, czy widać i słychać. Zaraz dołączę do nas Zuzannę, czyli Zuzę, z którą się wspaniale rozmawia. Zuza, zapraszam do nas, kochana. A, jesteś. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witaj ponownie. Tak jest. Dziękuję Dzień bardzo za dobry. zaproszenie. Dziękuję bardzo. To ja się cieszę. To nasz zaszczyt, że jesteś. No i ufam, że też, o, wszystko ok. Natalka napisała, że nam podpowiesz parę rzeczy. Ja też się chętnie dowiem. Są trzy pytania, bardzo ciekawe, więc ja tutaj się śmiałam, jak Natalka mi dzisiaj wysłała i odpowiedziałam tak, tak, nie. Ale myślę, że troszkę pogłębiłem. Dostałam odpowiedź. Mam nadzieję, że tak nie odpowiesz, bo będzie krótki live. Więc zaraz ci przeczytam te pytania. Dzisiaj mamy troszkę Q&A takie, tak? Czyli będziemy z odpowiedziami dla naszych kochanych followersów. Więc słuchajcie, Zuza jest specjalistą, dietetykiem klinicznym, specjalistą od hormonów. Wie naprawdę dużo na ten temat. Ja po rozmowie z tobą byłam absolutnie zauroczona i również zaskoczona, bo wielu rzeczy nie wiedziałam. A lubię się Mi. zawsze uczyć, tak. Co nie jest takie oczywiste, bo ja naprawdę przeczytałam ponad 1000 książek i dużo o zdrowiu, też żeby pomagać, więc tak. Prośba do was, poczekamy jeszcze chwilę, bo nasi followersi będą pewnie dołączać do nas. To może zaczniemy od tych pytań. Osoba, która je zadała, pewnie będzie, jak je zadała, to będzie już czekać, więc będziemy tutaj patrzeć. Padły takie pytania. Pierwsze pytanie. Czy suplementy to wyrób chemiczny? Jeśli tak, to czy można to traktować jako kolejny lek? Okej, dobrze. To w pewien sposób jest to wyrób chemiczny, prawda? Bo musimy pewne substancje upakować w pigułkę lub proszek do zażycia. Natomiast trzeba by było tutaj rozdzielić te suplementy na konkretne kategorie. Czy to są składniki mineralne, witaminy, adaptogeny, czy jeszcze inne środki. No, skala teraz suplementów i rynek suplementów jest tak rozbudowany, tak bogaty, że trzeba faktycznie uważać, co się bierze, w jakich dawkach się bierze, jakiego producenta i jakiej jakości. Także ja bym absolutnie nie przyrównała tutaj jednego suplementu do drugiego, bo trzeba każdy gdzieś tam rozważać indywidualnie. No, jakby podstawą tutaj absolutnie w obecnych czasach w Polsce jest suplementacja witaminy D, bo nie mamy dostatecznie słońca, aby ją syntetyzować indywidualnie przez skórę, przez słońce. Także witaminkę D3 każdy powinien mieć obecnie w suplementacji. Najlepiej sobie zbadać poziom witaminy D3, biorąc pod uwagę, jak ważny jest poziom witaminy D3 i jak wiele funkcji spełnia witamina D3. Jest nawet nazywana prohormonem, a to tak w kontekście naszego dzisiejszego live'a, że mówimy o hormonach, to warto mieć ten poziom witaminy D3 na odpowiednim poziomie. A podkreślam to, ponieważ nierzadko miałam pacjentów po wakacjach, po lecie, nawet po wakacjach w Egipcie czy ciepłych krajach i ta witamina D3 była na poziomie 19, 20, 25. To jest nadal zdecydowanie za nisko. A jeżeli jeszcze do tego dochodzą nam zaburzenia hormonalne, czyli mówimy o takich przypadkach, no często pacjentek, tak? Czyli dodatkowo jeszcze mamy PCOS, insulinooporność, niedoczynność tarczycy, a może autoimmunologia, Hashimoto, to ta witamina D3 będzie tutaj odgrywać ważną rolę i celujemy w wyższe poziomy, tak? 30, 40 czy nawet 50. Chciałabym też zauważyć, bo jest też taka tendencja, że witamina D3 jest taka ważna i mówimy o niej, że jest tak ważna i tak jest, natomiast jest to witamina, która się może kumulować w tkankach, jest rozpuszczalna w tłuszczach i nie należy też jej suplementować za dużo, tak? Tutaj nie ma Przewlekle. zasady im więcej, tym lepiej. Bo za zbyt wysokie poziomy znowu mogą być toksyczne. Także bezpieczna dawka 2-4 tysiące, taka rekomendowana, na pewno nie zaszkodzi. Natomiast jeżeli chcemy dokładnie dobrać sobie dawkę i mieć optymalny poziom, badamy poziom 25 OH z krwi w laboratorium, każdym laboratorium.
Ja dzisiaj miałam, to zacznę może, bo ja cię jeszcze chcę przeprosić, wiesz, bo ja cię znam, ja założyłam, że wszyscy cię znają, słuchaj, bo my cię tutaj też rekomendujemy, przez ciebie też wysyłamy do ciebie osoby, więc powiedz kilka słów o sobie, kochanie, bo to, ja jestem siekiera, wiesz, ja od razu pytania konkret, jakbyś mogła parę słów. Jasno, od konkretów warto zacząć, także jedno pytanie już mamy i mam nadzieję, że pewna osoba już dostała swoją odpowiedź. Ja mam na imię Zuza, jestem dietetykiem klinicznym, faktycznie specjalizuję się w hormonach, tak się ukształtowała moja droga, że głównie pracuję właśnie z pacjentkami, z kobietami i gdzieś te zaburzenia hormonalne się przewijają, czy to jest właśnie na poziomie tarczycy, czy to jest na poziomie hormonów płciowych. No i tak po prostu to się często łączy, tak? Bo jeszcze o tym może sobie powiemy, ale człowiek jest istotą jedną i tutaj nie można oddzielić, że jak coś się dzieje na poziomie tarczycy to nie, i nie zaopiekujemy tego, to nie wpłynie to na pozostałe hormony płciowe. Mamy osie w organizmie, jak oś, po wzgórze przysadka nadnercza, po wzgórze przysadka jajniki, po prostu to wszystko jest połączone, także tak moja droga wygląda, że faktycznie często pracuję właśnie z takimi jednostkami chorobowymi. Podobnie. No to już widzę, że zostało to bardzo dobrze zrozumiane, bo pytania widzę konkretne padają. Ja jeszcze pozwolę sobie dodać słowo o tych suplementach. Tak się składa, że dzisiaj na moim własnym Instagramie, mojej marki osobistej, na którym mówię sporo o medycynie chińskiej i doradzam, padło pytanie o suplementy. Jakie ja lubię, z jakich korzystam. Bardzo nie lubię mówić, jakie firmy, nie lubię po prostu, a korzystam, no mówiąc wprost, z drogich suplementów i też często je sprowadzam ze Stanów, ale nie tylko, bo są już też dostępne w Polsce. I ja powiem dlaczego, dlatego że miałam okazję obserwować pacjentów, którzy suplementowali witaminę D3 dobrej jakości i taką bardzo popularną z apteki, która jest reklamowana powszechnie w telewizji. Bez nazw i różnica w wysyceniu, gdzie wiek, ilość chorób, tak, waga, to było bardzo podobnie tutaj. Różnica w wysyceniu była bardzo duża, po miesiącu, różnica. Czyli jakby to jest zauważalne. I teraz to, co też powiedziałaś, jeżeli to jest suplement, który jest produkowany z owoców, warzyw, suszonych w specjalny sposób, na zimno, tak, i no, no widzimy po prostu, że ten suplement jest zupełnie inny niż suplement tak zwany, tak, te witaminy uzyskiwane w sposób chemiczny, czy związków takich, tak. Chemia to nie jest nic złego, słuchajcie. Chemia to jest nauka, my jesteśmy też strukturami chemicznymi, tylko po prostu w sposób sztuczny, on, taki laboratoryjny, to będzie chyba lepiej powiedziane. To też jest coś innego i to wszystko się odbywa w laboratorium, tylko źródło, tak, to trochę jak informatycy mówią, śmieci na wejściu, śmieci na wejściu. To, co zostanie użyte do wyprodukowania danego suplementu, ma znaczenie i to na wejściu jest bardzo czasami kosztowne, tak? No bo wyhodowanie, tak? Potem uzyskanie z tego ekstraktów i tak dalej będzie kosztować więcej. Czyli mówiąc krótko, witamina C taka w tableteczkach małych, można zjeść 10 tabletek, a jak weźmiemy 1000 mg witaminy C w proszku z aceroli, tam tak, z wysoko zawierających wysoką ilość adaptogenów też różnych, no to będzie inne wrażenie, o, tak bym powiedziała, ciała. Ciało powie, aha, dobra, to jest moje, to jest naturalne. To są moje doświadczenia, nie? Tak, żeby dodać do tego pytania. Nie wiem, czy chcesz coś dodać do tego, kochana? Ja bym chciała tutaj jeszcze raz podkreślić, że absolutnie wśród suplementów jakość ma znaczenie i zgadzam się z tą witaminą D3, że można brać preparat w dużej dawce i ta witamina D3 właśnie, jeżeli będziemy kontrolować sobie poziom i ona nie wzrasta, to możliwe, że preparat albo jest nieodpowiedniej jakości, albo jeszcze inne kwestie tutaj wchodzą w grę, tak jak wspomniałam, witamina D3 na przykład jest rozpuszczalna w tłuszczach, więc powinna być spożywana w posiłku, gdzie minimalna ilość tłuszczy występuje, nie na czczo, nie z kawą. Kolejna kwestia może być nieodpowiednie wchłanianie witaminy D3 spowodowane niedoborem magnezu. Także jest wiele kwestii, więc wśród suplementów, ja pracuję na suplementach, bo jeżeli do mnie się zgłaszają osoby z zaburzeniami hormonalnymi i zaburzeniami gospodarki cukrowej czy właśnie hormonalnej, to często to pierwsze wsparcie jest potrzebne, bo to znaczy, że organizm sobie w tym momencie nie radzi, potrzebuje po prostu wsparcia dodatkowego i te suplementy są wtedy pomocne.
Jasne. Ja zawsze mówię, lepiej odłożyć sobie nawet, wiesz, poczekać chwilę, tak, zrezygnować z wyjścia na kolację, kupić ten suplement za 100 zł, czy tak, po prostu zainwestować, wziąć przez miesiąc i zobaczyć różnicę, a w tamtym wypadku była też suplementacja magnezem, bo ja magnez to przepisywałam zawsze. To po prostu, wiesz, także tu osobniczych różnic aż takich nie było. Myślałam o tym wtedy, ale później doszłam do tego po wywiadzie, że no jakie preparaty były kupione przez tą osobę i przez tą. Padają już pytania, więc super. Jakbyś mogła, to możesz zerknąć. Ja już przeczytam kolejne. Czy suplementy przy niedoczynności tarczycy należy brać już zawsze i przez cały rok? Fajne pytanie, ciekawe. Bardzo fajne pytanie, bo nawet chciałam to powiedzieć, że suplementy są po coś i na jakiś czas. To nie jest jakby podstawa żywienia, wprowadzamy je w konkretnym celu, na konkretny efekt. I to ma sens, prawda? Bo po co wprowadzamy jakiś suplement? No najpierw musimy wiedzieć, jak dana substancja działa, jaki chcemy uzyskać od niej efekt i czy to się stanie. Jeżeli to się stanie, jeżeli się wyrównają parametry, jeżeli stan zdrowia się poprawi, to odstawiamy. Część suplementów też jest zalecana, żeby stosować 3 miesiące i przerwa. Nie wszystko można sobie brać jak cukierki. Tak samo wśród adaptogenów, tak? Najczęściej jest tak, że część adaptogenów jest zalecana, żeby stosować przez 3 miesiące, następnie odstawić i znowu do nich wrócić. Także absolutnie nie jest tak, że przy niedoczynności tarczycy trzeba suplementować coś stale. Jedynie bym tutaj dała taką gwiazdeczkę, że możliwe, że będzie konieczna suplementacja witaminy D3 jednak stale przez cały rok, może też z kwasami omega-3 i magnezem, także taka trójeczka może gdzieś tam będzie potrzebna, natomiast weryfikacja dawki, bo latem będzie albo niepotrzebna witamina D3, albo w dawkach 1000-2000 na podtrzymanie. Tak, więc takie podstawy może całorocznie, natomiast w moderacji dawki, a reszta ma mieć cel, czas i efekt. Super, że to mówisz. Często ja obserwowałam często niedobory witaminy B, która no, uzupełnia się dosyć, powiedziałabym, łatwiej niż niektóre inne niedobory. Natomiast tego właśnie nie można brać przewlekle i o tym trzeba pamiętać, bo przytrucie czy zatrucie witaminami z grupy B jest no, widoczne i sprawia problemy. Więc to też przypominamy. Czy jest szansa? A w kontekście jeszcze witamin z grupy B, to wszystkie osoby na dietach wegańskich czy wegetariańskich to tutaj uczulamy, tak, że tam możliwe, że będzie niedobór witaminy B12 i osoby, które mają insulinooporność i przyjmują metforminę, też powinny zwrócić uwagę na B12, bo może dochodzić do nieodpowiedniego wchłaniania. Mhm. Tak, tak, chociaż powiem Ci, że ja miałam dwa razy przypadek, czyli no statystycznie oczywiście bardzo mało, natomiast u wegan, takich wegan, nie wegetarian, tylko wegan nie jedzących żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego, był bardzo wysoka ferytyna żelaza i B12 też za wysokie. Więc tam doszło do jakiegoś takiego zaburzenia, wiesz, no interesujące to było. Przeprowadziliśmy trochę testów, ale ciekawe było dla mnie to, że to nie było, wiesz, jednostkowy przypadek, tylko że się powtórzył w ciągu 5 lat, dwa razy. Okej, mogło być spowodowane tym, że dużo produktów wegańskich fortyfikowanych w B12 było, więc osoby twierdziły, że nie przyjmowały suplementu, a przyjmowały pożywienie, a teraz jak jest, nawet jest to chwalone, tak, że produkt wegański jest wzbogacony w B12, a osoby mogły być tego nieświadome, tak, w większości napojów roślinnych, czy jakichś kiełbasek, czy tego typu rzeczy, nawet mięsa są wzbogacone w B12, to jest pierwsza rzecz i mógł być akurat przypadek hemachromatozy, gdzie faktycznie podbijana jest to żelazo i to też trzeba by było sprawdzić, czy to jest to. Ciekawe bardzo. Ostatnie pytanie z zadanych wcześniej, już przechodzimy do czata. Czy jest szansa na odstawienie eutyroksu po latach jego brania przy odpowiedniej diecie i suplementacji? Ja uważam, że tak i takie przypadki miałam. Jak to wygląda z punktu widzenia dietetyka? Powiem tak, ja nigdy w to nie ingeruję samodzielnie, nigdy nikomu nie odstawiłam leków, bo to jest zadanie endokrynologa. I ja tutaj mocno to oddzielam. Jeżeli pacjent, pacjentka jest pod opieką endokrynologa, lekarza, to jakby
współpracujemy i staramy się tutaj działać jakby ja w obszarze diety, suplementacji, stylu życia, nawyków i wszystkiego, co potrafię u pacjentki wprowadzić. Natomiast leczenie i leki zostawiam, chociaż czasem sugeruję, bo zdarza się niestety, że pacjentki do mnie trafiają z zaleceniami przyjmowania chociażby kwasu foliowego w formie syntetycznej. Tak? Także jak gdzieś sugeruję, czy można by było podczas konsultacji zasugerować, żeby przyjmować metylowaną formę i to się faktycznie dzieje, więc taka współpraca między lekarzem fajnie się odbywa. Natomiast tak osobiście uważam, że jest to możliwe w zależności od tego, dlaczego był wdrożony Letrox Euterox, czyli leki na tarczycę, jaka była przyczyna wdrożenia leku, dlaczego mamy tą niedoczynność tarczycy, czy ona wynikała z chwilowego przemęczenia, niedożywienia, jakichś takich zaburzeń, zawrotów życiowych, że ta tarczyca sobie chwilowo nie mogła poradzić. Bo jeżeli tarczyca jest bardzo malutka, to może być ciężko, żeby odpowiednią ilość tych hormonów wytworzyć. I może taka malutka dawka 25 będzie gdzieś tam podtrzymująca. Dlatego tak jak mówię, jest możliwe, natomiast ta decyzja powinna nie być samodzielna, absolutnie nie odstawiać samodzielnie leków pod kontrolą specjalisty lub lekarza. Tak, ale ja bym od siebie z kolei swoje historie z gabinetu, żeby jednak zależnie od tego, jak mądry jest endokrynolog, my tutaj we Wrocławiu akurat mamy mądrych endokrynologów, endokrynolożki, które wchodzą w taki proces leczenia i byłabym bardzo ostrożna, ponieważ zdarzyło mi się, że pacjentka chodziła do lekarza endokrynologa dietoterapią, akupunkturą, tak, zmianą stylu życia, regularnym snem wyzdrowiała. Tak, no i przez to, że lekarz kazał nadal brać leki, po prostu doszło do przesterowania. Bo ja jestem dokładnie tego samego zdania, mówię, nie, trzeba to skonsultować, nigdy żadnych leków nie odstawiamy samodzielnie, żadnych. Trzeba iść rozmawiać, ale proszę się upominać o siebie. I tak. Chciałabym powiedzieć, żeby się o siebie upominać, dziewczyny, dlatego że ja jestem tego najlepszym przykładem, ponieważ miałam 5,5, opowiadam tą historyjkę, bo jest zabawna i kazał mi mój ginekolog Krzysiek zrobić badania, miałam 5,5 TSH, poszłam, on oczywiście od razu mówi, słuchaj tu, Euterox, ja mam momentos, daj mi miesiąc. I przez miesiąc wprowadziłam zmiany, o których wiem, że działają zawsze, czyli regularny sen, regularne posiłki, odstawiłam czynniki zapalne, zaczęłam więcej pić, więcej troszkę odpoczywać. I po miesiącu miałam 1,4. Po miesiącu, gdzie chcę powiedzieć, że to zatrybia i te wyniki zawsze są trochę do tyłu, prawda? Czyli no jakby ty wiesz pewnie o tym, że ja to takim językiem prostym zatrybia. Nasze ciało nie pokazuje tego, co się dzieje wczoraj, tak? To jest tak, że w hormonalnej gospodarce zawsze mamy tak zwane tyły, więc dosyć szybko doprowadziłam ciało do takiego znacznie lepszego, tak, w znacznie lepszej formie, jeśli chodzi o tarczycę. I nie było potrzebne to leczenie. Więc upominać się o siebie, prosić o sprawdzanie, tak, próbować, negocjować czasami. Wszystko zależy od lekarza. Bardzo wielu mądrych lekarzy mówi tak, jeżeli pani zmieniła to, to, to i to, robimy USG, zmiany tak zapalne, czy są, czy nie, bo to są tak ważne rzeczy. Proszę próbować, zmieniamy, zmniejszamy co drugi dzień. To można zrobić. Ja to widziałam wiele razy, ale troszeczkę się, słuchajcie, upominajcie o siebie, żeby zadbać o to, żeby nie przesterować w drugą stronę lekami. Jak już zadbacie o zmiany pozytywne. Ale się konsultować oczywiście. Dobrze, tak. Czy mam jakieś pytania? Czy ty może tutaj coś złowiłaś? No. Tak, mam pytanie. Co zrobić przy dominacji estrogenowej od pani Basi? I teraz tak, dominacja estrogenowa, żeby to wytłumaczyć, o co chodzi, to jest tak nazwany stan, on może być różny u każdej kobiety, bo dominacja estrogenowa może wynikać z tego, że mamy za dużo estrogenów, a progesteron na poziomie odpowiednim. Właściwym. Może być tak, że dominacja estrogenowa manifestuje się tym, że estrogeny mamy prawie w normie, ale progesteron mamy za niski, więc ten nadmiar estrogenów, jakby ta różnica też będzie za duża. Także nie zawsze dominacja estrogenowa znaczy, że jest za dużo estrogenów i trzeba je na siłę eliminować, bo czasem jest tak, że mamy za mało progesteronu, żeby on równoważył ten estrogen, tak? I wtedy trzeba wspierać progesteron.
a to się robi troszeczkę inaczej, bo kiedy wydziela się progesteron? Po owulacji, więc trzeba wspierać owulację, więc trzeba zadbać o cykl menstruacyjny, tak? Bo progesteron wydziela się z ciałka żółtego, czyli jak uwolni się pęcherzyk jajowy z jajowodu, to później wytwarzany jest przez ciałko żółte progesteron. Także wszystko trzeba robić, żeby wspierać swoją owulację i wspierać swój cykl menstruacyjny. Ale jeżeli mamy sytuację, gdzie faktycznie tego progesteronu mamy za dużo, w stosunku do estrogenu mamy za dużo, a progesteron jest na odpowiednim poziomie, no to przyjrzeć się tutaj zdecydowanie pracy wątroby, która ma wszystkie cykle detoksyfikacyjne i powinna odpowiednio tutaj działać, i praca jelit, bo to są dwa takie nadrzędne organy w organizmie, które skutecznie nam tutaj te zużyte estrogeny, które już wykonały swoją pracę, powinny wykonywać. Czyli wątroba, jelita i odpowiednia dieta, żebyśmy byli w stanie te estrogeny eliminować, powiedzmy, też drogą pokarmową. Tak, także na to zwrócić uwagę. Coś więcej, jakbyś mogła powiedzieć o wspieraniu owulacji, co masz na myśli konkretnie? Tak, jakby, żeby wspierać swoją owulację, to trzeba by było spojrzeć na całe cykle menstruacyjne od początku, czyli jak zaczyna się miesiączka, potem jest nabudowanie hormonów, aż do połowy, powiedzmy w cudzysłowie połowy, bo nie zawsze owulacja następuje w 14 dzień, to jest taki idealny przypadek, tak? I następnie, jeżeli nie dojdzie do zapłodnienia, no to hormony zaczynają pomału opadać, aż następuje znowu miesiączka i zakończenie cyklu. I teraz tak, co zrobić, żeby tą owulację wspierać? No tutaj z podstawy takie rzeczy jak dieta z niskim indeksem glikemicznym, czyli zadbać o to, co jemy, tak? Zadbać o to, żeby nasza dieta była maksymalnie nisko przetworzona, bez etykiet, żeby produkty wybierać takie, które nie musimy stać i czytać całą tablicę, której nie rozumiemy, tylko wybierać produkty możliwie mało przetworzone, warzywa, owoce, białko, tłuszcze, zwracać uwagę na to, żeby był błonnik w diecie. Także takie podstawy, tak, zadbać o to, bo to jest ważne. Kolejna kwestia, sen jest niezbędny, żeby tutaj te wszystkie procesy naprawcze w ciągu snu się mogły dziać. Następna kwestia to jest aktywność fizyczna, ale taka na odpowiednim poziomie, tak, bo dla hormonów, szczególnie takich troszeczkę rozchwianych hormonów, ani nadmiar aktywności fizycznej, ani brak aktywności fizycznej nie będzie tutaj korzystny, więc miałam i takie przypadki w gabinecie i teraz chciałabym powiedzieć, zdarza się tak, że zaburzenia hormonalne wynikają z nadmiaru aktywności fizycznej. Tak się mówi o tej aktywności fizycznej, że my kobiety potrafimy się po prostu czasem zajechać, tak? I mimo, że nie mamy siły, to i tak codziennie trening, jeszcze do tego dokładamy sobie cardio. I ja czasem mówię stop, odkładamy to cardio, 3-4 razy w tygodniu może być jakiś trening siłowy, wzmacniający, fajnie, ale po co jeszcze kręcisz kardio na rowerku czy bieżni, to wcale nie będzie dla Ciebie teraz dobre. Odłożyliśmy to kardio, hormony nam się ładnie wyrównują, a masa ciała na przykład nawet nie wzrasta, tak? Także może być przypadek, że mamy nadmiar aktywności fizycznej. Druga jakby szala, druga część tutaj, kobietki, które się w ogóle nie ruszają, bo twierdzą, że nie mają siły, nie mają czasu. Ja wtedy mówię, nie, musimy wygospodarować ten czas, musimy wdrożyć aktywność fizyczną, zacznijmy od spacerów, tak? Spacer codziennie 10-15 minut, tyle wystarczy na początek i wtedy znowu ta aktywność fizyczna, którą my dobieramy do tego stylu życia, powoduje, że ta gospodarka hormonalna nam troszeczkę rusza i wszystko się tutaj zaczyna kręcić. Także no, takie trzy filary, tak? Jakby co robić, żeby wspierać swoją owulację? Odpowiednia dieta, odpowiednia aktywność fizyczna, sen, kontakt z naturą, no i praca też na emocjach będzie niezwykle ważna, tak? Bo to jak emocje i to, jak wpływa powiązanie głowy z jajnikami i z wszystkimi hormonami, jest też nieodłącznym elementem pracy. Ja tym wszystkim, którzy mówią, że się nie da, to chciałam powiedzieć, że dzisiaj zdążyłam zrobić już 7000 kroków, więc zakładam, że jeszcze 1000 zrobię, a 8 to jest taki mój cel minimum. Jeszcze byłam na treningu godzinnym i 40 minut na spacerze nad Odrą. Wybiegłam przed zmrokiem, żeby się przebieżkę zrobić i poleciałam chociaż trochę, więc nie gadajcie, że nie można, bo naprawdę jak się pracuje nawet bardzo dużo, to można.
Okej, okay, dobrze. Czy po wycięciu tarczycy na zawsze już jesteśmy skazane na dożywotnie przyjmowanie Letroxu, czyli tyrozyny, nie? Tu Wandzia Tak, pyta. prawdopodobnie tak. Nie jesteśmy jakby w stanie wydzielać, nie mamy tego gruczołu, także jest prawdopodobnie, że do końca życia trzeba przyjmować leki. To jest zdecydowanie... Tutaj krótka dość odpowiedź, ale tak to wygląda, tak? No. Jakie suplementy brać przy mięśniakach? No to nie tylko suplementy tutaj. To jest no, ciekawy temat. Tak, chociaż nie chciałabym tutaj rozbudowywać tej suplementacji, bo musiałabym poznać głębiej ten przypadek, żeby tutaj w ciemno nie zalecieć osobie, jak ja nie wiem, jaki jest stan zdrowia. Natomiast no, można po prostu iść w podstawy, tak? Czyli D3, omega-3, która za... Proszę? Święta Trójka. Ja to zawsze trochę mówię. Tak, tak, ale ona jest dość taka no, uniwersalna, powiedzmy. Można iść w takie przeciwzapalne też suplementy, można spróbować z kurkuminę sobie wrzucić na 3 miesiące, która też tutaj podziała przeciwzapalnie, a niestety wszelkie takie stany będą generować stany zapalne w organizmie, które nie będą korzystnie tutaj dla nas działać, dla gospodarki i hormonalnej, i cukrowej, także można też sobie pomyśleć po prostu o włączeniu kurkuminy. Ja bym spróbowała dietą. Tak, absolutnie, jakby tutaj podstawa, tak, dieta. Natomiast było pytanie konkretnie o suplementy, dlatego chciałam tutaj coś doradzić. Mięśniaki, znaczy tak, gospodarka hormonalna w medycynie chińskiej to jest prawie, że 1:1 wątroba. I stan wątroby, który wpływa, ja mówię teraz o medycynie chińskiej, to się często pokrywa z tym, co do takich wniosków dochodzą też dietoterapeuci, dietetycy. Poszłabym zdecydowanie w dietoterapię, ale tu rzeczywiście zgodzę się z Zuzą, że no, warto by było zrobić diagnostykę, zobaczyć, co się dzieje, skąd ten problem, jak długo trwa, kiedy się pojawił i sprawdzić to. No bo też może być masywna ilość mięśniaków, one mogą być w ścianach, ale no, ja się śmieję tutaj znowu, mój ukochany ginekolog, bo kiedyś powiedział, nie, bo to jest jak kość, to już jest taka twarda tkanka, to nie ma szans i mówi, to słuchaj, nie zniknie, challenge accept. Także się nie ma tak. To, co powstało, to może się z naszego ciała wycofać. Czy jest to możliwe? Tak, odpowiadam, jest. Natomiast wymaga podejścia szerszego, właśnie sprawdzenia, skąd ta nierównowaga hormonalna, bo mięśniaki powstają po prostu z nierównowagi hormonalnej. Tak, tutaj jeszcze chciałabym nawiązać do tego wcześniejszego, co mówiliśmy o dominacji estrogenowej i jak wspierać usuwanie lub... no powiedzmy usuwanie w cudzysłowie tych estrogenów, tak, bo wszelkie takie estrogenozależne choroby mogą właśnie wynikać się z nieprawidłowej pracy wątroby czy jelit, także zadbać o te dwie kwestie, jakby dietoterapia i dieta absolutnie podstawa, tak, bo faktycznie pytanie było zadane, jakie suplementy, nie zaczynajmy od kapsułek, nie zaczynajmy od tego, że łykniemy i sprawa załatwiona, a my nic nie musimy zmieniać, bo jeżeli jest jakiś stan, który wymaga interwencji, to jakby sama kapsułka, same suplementy nam nie pomogą. Zaczynamy od podstaw, a suplementy zawsze dobieramy dla wsparcia. Tutaj mam pytanie o magnez, czy bierzemy wieczorem? Różnie, można brać wieczorem, można brać rano. Jeżeli rano bierzemy witaminę D3, to warto połączyć to z magnezem, bo tak jak wspomniałam, będzie tutaj fajnie wzmacniać wchłanianie witaminy D3. Też jeszcze zależy, jaka forma magnezu, bo niektóre formy magnezu mają zdolność do wyciszania, a niektóre do pobudzania, bo przechodzą barierę krew-mózg, więc takie formy warto brać na rano, czy to chociażby cytrynian, a wieczorem można bardziej takie formy, które wyciszają, brać i to będzie też fajne połączenie. Można rozdzielić dwie dawki, na rano na przykład cytrynian, na wieczór dyglicynian czy inne formy. Tak sobie to można podzielić. Ja odkryłam taki suplement naturalny, który jest formą 3 rodzajów magnezu i bardzo go lubię, bo jest coś takiego, że nie każdy wchłania daną formę, prawda? To nie wiem, czy ty potrafisz to wyjaśnić, bo ja tylko tyle wiem, nie jestem specjalistą
w tym zakresie, ale wiem, że nie każda forma magnezu jest wchłaniana przez danego człowieka. Jak to wygląda? Tak, ja, może tak być, natomiast ja do tej pory to tak widziałam, że nie każdy dobrze toleruje każdą formę, bo różnie mi reagowały osoby na cytrynian czy na inne formy, także faktycznie te takie miksy trzech form fajnie się sprawdzają, bo jest większa możliwość, że te formy gdzieś tam każdy inaczej przyswoi. Także tak, no takie trzy formy też na takich preparatach faktycznie pracuję, gdzie jest połączenie różnych form. Super. W którym dniu cyklu badać poziom estrogenu i progesteronu? Często jest tak, że estrogeny badamy w pierwszej fazie cyklu, progesteron w drugiej fazie cyklu, pomiędzy 21 a 24 dniem. To też zależy, co zaleci specjalista, dietetyk czy lekarz ginekolog. Tak? To zależy, co chce sprawdzić. To zależy, kiedy mamy owulację, bo często jest tak, że my chcemy te hormony zbadać w kontekście owulacji, więc trzeba znać swój cykl, tak? Bo nie zawsze ta owulacja, tak jak mówiłam, wystąpi w 14 dniu cyklu i czasem jest tak, że progesteron badamy 5 dni po owulacji, ale teraz jak wiedzieć, kiedy mamy owulację? Trzeba znać swój cykl, trzeba wiedzieć, jakie są objawy owulacji, jak to wychwycić, tak? I wtedy odliczyć te 5 dni. Nie zawsze dla kobiet jest to jasne i łatwe do zrobienia, także według zaleceń ginekologa warto albo specjalisty. Też jest warto podkreślić, że zupełnie inna sytuacja, kiedy kobiety przyjmują antykoncepcję hormonalną, wtedy jest zupełnie inna bajka, bo to wszystko jest kierowane przez tabletki zewnętrzne i wtedy nie bardzo ma to sens badanie tych hormonów, takie skupianie się na konkretnych dniach. I jeszcze kolejna kwestia, jeżeli miesiączki są nieregularne lub jest w ogóle zanik miesiączki, to wtedy badamy w dowolnym dniu, bo nie ma tego cyklu, więc powiedzmy w dowolnym dniu, tak? Mhm. Okej. Okay. Ja bym powiedziała, żeby pytać, dlatego że często się zdarza tak, że pacjenci trafiają z zaleceniami badań od lekarza i nie wiedzą, że nie powinni jeść od 18 dnia poprzedniego, na przykład przy gospodarce cholesterolowej. I ja mówię, no ale po to badanie to jest w ogóle, wiesz, jeżeli ty jadłeś wieczorem, tak, i to jakiś taki duży posiłek, no to to nie będzie miarodajne to badanie, prawda? Czasem głupotki wychodzą, więc bardzo ważne, żeby jednak pytać. Super pytanie w ogóle, bardzo zasadne. Jaka dieta jest na odporności? Jakie suplementy tutaj? A chciałaś dopowiedzieć coś jeszcze na ten temat, o tych badaniach? Tak, jakby higiena badań i odpowiednie przygotowanie do badania, czyli wykluczenie tego błędu, możliwe wykluczenie tego błędu przedlaboratoryjnego, jest niesamowicie ważne, bo to, co my robimy wieczór wcześniej, żeby nie było intensywnego treningu, żeby nie było obfitej kolacji, szczególnie bogatej w tłuszcze, żeby nie jechać czy nie biec na badanie, żeby odczekać 10-15 minut przed tym, jak pobiorą krew. To jest wszystko bardzo może wpłynąć na wyniki badań krwi, dlatego jeżeli jest jakieś duże odchylenie, które nie koreluje z tym, jak my się czujemy, czy jakie są objawy, to warto jakieś badanie powtórzyć, tak? Bo po prostu zdarzają się błędy, także to też warto tutaj zaznaczyć. A szczególnie badania hormonalne, ja się śmieję, że prolaktyna jest takim wynikiem, który po prostu może, no wszystko ma wpływ na prolaktynę, a zerwana noc to czasami pisały do mnie dziewczyny, słuchaj, mam robić prolaktynę, ale nie mogłam spać w nocy, ja mówię, to odpuść, nie, w ciąży dziewczyny. Mówię, po prostu nie rób, bo to naprawdę nie ma sensu. Nie wiem, jakie jest twoje... Absolutnie, jak mówimy tutaj o hormonach i o prolaktynie, to koniecznie trzeba tutaj wiedzieć, że żadnej stymulacji piersi, sutków, współżycia nie powinno być dzień wcześniej, tak? Bo to wszystko może wpłynąć na prolaktynę, także na to powinno się zwrócić uwagę. Mhm. Jaka dieta przy insulinooporności, jakie suplementy? Tak szeroki temat, chyba live'a osobnego, więc... Absolutnie. Tak, jakby wszystkie zalecenia, które wcześniej powiedzieliśmy,
Czyli pewnie już większość kojarzy o diecie z niskim indeksem. Można opierać się o dietę śródziemnomorską. Może to będzie łatwiejsze do zrozumienia, bo nie dla każdego może ten indeks glikemiczny jest jeszcze jasny. Dieta nisko przetworzona, po prostu im mniej cukru, im mniej rzeczy przetworzonych, tym po prostu lepiej, żeby w diecie było odpowiedniej ilości białka, bo często kobietki nie dojadają tego białka z różnych powodów, tak? Bo gdzieś tam jest eliminacja lub ograniczanie mięsa, jest ograniczanie nabiału, no i tak sobie ryby nie, bo jakość albo nie lubimy. I co nam zostaje z białka, tak? No bo po prostu tego białka jest za mało. Zadbać o dobrą jakość i podaż tłuszczy. Niech to będzie tłuszczy z oliwy, awokado, orzechy, nasiona, z mięsa, tak? Z ryb tłustych. No i po prostu tak sobie te posiłki bilansować. Ważna kwestia to jest nieprzejadanie się w insulinooporności, bo my możemy mówić o diecie z niskim indeksem, nieprzetworzonej, to jest jakby jasne, ale nawet tymi produktami można się przejeść, tak? Nawet awokado, które jest turbo zdrowe, albo oliwa, tym można wygenerować nadwyżkę kaloryczną, a w insulinooporności często mamy do czynienia też z nadwagą, otyłością. Oczywiście występuje też insulinooporność u kobiet szczupłych, to jest tak zwane PCOS szczupłe, czy insulinooporność, gdzie mamy odpowiednią masę ciała. Natomiast w dużej większości jest to również wśród kobiet czy mężczyzn insulinooporność z nadwagą i otyłością. Także ja bym tutaj primo postawiła, żeby nie było nadwyżki kalorycznej, deficyt kaloryczny, aktywność fizyczna. To jest niezmiernie ważne tutaj, żeby się ruszać. To nie musi być od razu trening. Jeżeli jesteś gdzieś jest otyłość lub nadwaga, to trening może być początkowo trudny, obciążający gdzieś stawy, tak? Natomiast zacząć od codziennej aktywności, od chodzenia, od spacerów, od chodzenia z kijkami, cokolwiek, tak? Ale żeby ta aktywność fizyczna była właśnie na poziomie około 8000 kroków. Dużo osób ma teraz te wszystkie zegarki czy narzędzia mierzące tą aktywność fizyczną i ja czasem o to pytam i się okazuje, że kobietki pracujące zdalnie z insulinoopornością, z PCOS, z zaburzeniami hormonalnymi. Ja pytam, jaka jest aktywność na co dzień? 2000 kroków. Tak, to jest praktycznie... To jest w ogóle tak częste. Ja Zuzka się wtrącę troszkę, bo większość osób wie, że ja nie liczę kalorii i nie jestem jak... No, po prostu tak ja jestem nauczona, że kalorie 2000 kalorii z tłuszczu i białka, 2000 kalorii w ciastkach typu sernik, to są 2000 bardzo różnych kalorii. I trzeba to sobie jasno powiedzieć. I ja jestem przykładem zaburzeń hormonalnych rozmaitych i dlatego też jeszcze mam trochę nadwagi. Tam powiedzmy z 8 kilo do zrzucenia z 20 ponad, które zrzuciłam bez walki, bez zmagania i bez intensywnych treningów. I też nie chciałam bardzo schudnąć szybko, ponieważ mam już swoje lata, nie chciałam też wyglądać bardzo taka zwisająca. Będę się upierać, że w tych wszystkich chorobach dietozależnych, szczególnie insulinooporność, nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, może tutaj możemy się rozmijać, no bo studiowałaś dietetykę, która ciągle jeszcze jest na to zliczenie kalorii nastawiona. Ta ilość posiłków ma większe znaczenie, ich jakość. Czyli żeby nie... Czy nadal, właśnie chciałam Cię o to zapytać, czy nadal jest promowane 5 posiłków dziennie, bo według mnie ja dopiero zaczęłam sobie radzić ze swoimi sprawami, kiedy przestałam jeść 5 posiłków dziennie. Przestałam też się naciskać o śniadania takie wczesne, bo ja bardzo wcześnie wstaję i nie lubię i nie mogę jeść rano, po prostu nie daję rady. Więc teraz mam często tak, że wieczorem już nie jem, bardzo długo nie jem, tak? Rano potem piję kawę z tłustym mlekiem kokosowym i dopiero jem posiłek złożony z zupy keto albo z jajek i awokado. I to mi bardzo, ja się po prostu dużo lepiej czuję, tak? Po takich posiłkach. Kiedy tylko zaczynam jeść częściej albo zaczynam jeść więcej węgli, momentalnie cały mój organizm zaczyna wariować i widzę, że i serce mi bije szybciej i mam różne takie objawy typowe właśnie dla osób insulinoopornych. Jak to jest właśnie? Czy możesz słowo powiedzieć na ten temat? Tak, jakby jedna kwestia, którą chciałam zaznaczyć, to odpowiednia podaż kalorii, czyli żeby wygenerować deficyt kaloryczny. To, czy jest polecane 5 posiłków, możliwe, że jest, ja ich nie polecam lub rzadko zalecam, tak?
Szczególnie, że pracuję z pewną grupą osób, o których wspominałam, i rzadko jest potrzebne 5 posiłków. 5 posiłków może być potrzebne dla sportowców aktywnych, czynnych, tak? I oni potrzebują rozłożyć tam pulę kalorii. Także ja bym tutaj nie demonizowała ilości posiłków dla ogółu, bo tak jak mówię, zawsze patrzymy na konkretną osobę, tak? I w przypadku insulinooporności, bo do tego będziemy się odnosić, i jeszcze osoby średnio aktywnej, pracującej, 3-4 posiłki często są w zupełności wystarczające, więc ja się faktycznie z tym zgodzę. I na takiej ilości posiłków często osoby znacznie lepiej funkcjonują, bo po pierwsze, te posiłki są bardziej syte, one nie są rozłożone na jakieś takie przekąski co chwila, co godzinę. Mniej czasu spędzają w kuchni, bo to nie jest szykowanie 5 posiłków, tylko 3 i może czwarty się zdarzy. Także jest faktycznie dużo plusów. W formie orzechów to może być, prawda? Bo wiesz, mówię nawet w formie orzechów, tak? Czy to też już tak, jest tak. Ale nie wymaga gotowania, więc... Dokładnie tak. Także tak, ja uważam, że te 5 posiłków nie jest konieczne i rzadko gdzieś występuje właśnie u pacjentek z zaburzeniami hormonalnymi czy insulinoopornością. Także tutaj, no czy ale właśnie zupa, którą robicie, tak? 2000 kalorii, kochanie, z białka i z tłuszczu versus 2000 kalorii z węglowodanów. Jak ty to widzisz? Powiedz mi, bo jest to dla mnie po prostu zagadka niekończąca się i często zadaję to pytanie, że, bo ja bym chciała to zrozumieć, bo wiesz, jak to jest, że ja jedząc 2000 kilokalorii, właśnie no węglowodany to tam będą w warzywach, tak? Chudne, czuję się dużo lepiej, kiedy, wiesz, włączałam kaszę, ryże i chleb. Tak. Nie mówię w ogóle o słodyczach. Nie mówię o słodyczach. Bo jesteśmy w stanie, jest teraz stan, w którym widocznie ciało tego potrzebuje i wyrównanie tej zaburzonej gospodarki hormonalnej wymaga czasu, tak? I możliwe, że chwilowa eliminacja, ograniczenie tych węglowodanów, większej ilości węglowodanów będzie temu sprzyjać. Natomiast jeżeli jakaś osoba jest od dłuższego czasu na diecie białkowo-tłuszczowej, ogranicza węglowodany i potem zdarza się okazja, powiedzmy spotkanie rodzinne czy inny wyjazd i ona je węglowodany i od razu mówi, jak ona się źle czuje po węglowodanach, to nie tędy droga, ponieważ jeżeli my przestawiamy się na źródło paliwa z białka i tłuszczy, to nasza tolerancja na glukozę się po prostu może obniżyć, więc chwilowo będziemy gorzej tolerować tą glukozę lub po prostu jak spożyjemy więcej węglowodanów, czyli glukozy, tak, ostatecznie, to będziemy mieć takie objawy. Także tutaj też chciałabym to rozdzielić, że jeżeli osoby będące na low carbie lub nawet keto najedzą się węglowodanów i mówią, jak to źle czują się po węglowodanach i węglowodany są złe, to ja się z tym nie zgadzam. Nie, natomiast, nie, nie. Ale ja w ogóle tak, tego tylko chciałabym to zaznaczyć, bo nie porównanie... będzie to jasne, tak? Tak, tak. Ja to wszystko, wiesz, ja jestem za długo w temacie, żeby nie rozumieć tego. To tak samo ja nie jestem w ogóle za eliminowaniem glutenu z diety. Czasowo tak, dlatego że nie znam osoby, której wyeliminowanie glutenu z diety by zaszkodziło. Nie znam takiej osoby. Natomiast potem należy ten gluten wprowadzać. Jeżeli nie mamy oczywiście uczulenia, nietolerancji czy celiaki, no to te osoby już wiedzą, tak? To jest choroba i to poważna. Mi bardziej chodziło o tą jakość kalorii, bo o to liczenie kalorii, wiesz, bo my jesteśmy jako firma, mówię teraz o zdrowej zupie, zobligowani umieszczać kaloryczność i robimy to. Natomiast ta kaloryczność, która jest na zupie keto, gdzie jest bulion, który długo gotujemy, potem dopiero dodajemy te wszystkie, wiesz, składniki. Jak ja zjem taką zupę, trudno mi przejeść cały słoik, to mi się nie chce jeść godzinami i czuję się napełniona. I widzę kaloryczność tej zupy i widzę kaloryczność, już mówiąc też, bo u nas są produkty dla wszystkich, z kaszą jaglaną. Po kaszy jaglanej głodna jestem dosyć szybko. Niby ta sama kaloryczność, o to mi chodzi. Jak to jest z tymi kaloriami? Czy to wiesz, czy my wyjdziemy kiedyś z tego, wiesz, z tego liczenia? No mówię, ja zawsze mówię, ja ci mogę dać 4000 kilokalorii, ale w innych produktach i będziesz chudnąć. A ciągle wszyscy mówią, nie jedz tyle, to schudniesz, nie jedz tyle, to schudniesz. Tylko że to nie do końca jest prawda. Tak, jakby ja się z tym zgodzę, że danie komuś zalecenia jedz mniej i więcej się ruszaj,
przy zaburzeniach hormonalnych to za mało, tak? Bo to nie jest wszystko. Natomiast to, że po posiłku białkowo-tłuszczowym czujemy dłużej nasycenie, to nie jest akurat dziwne, więc 400-500 kalorii z białka i tłuszczy faktycznie może dać uczucie sytości na dłużej niż z węglowodanów, taka sama pula kalorii. Dlaczego? Ze względu właśnie też na hormony i to, jak pracuje nasz układ pokarmowy i żołądek, że opróżnianie żołądka będzie opóźnione i po prostu dłużej będziemy trawić te tłuszcze i białka, dłużej będą zalegać w żołądku, dłużej będą przechodzić przez układ pokarmowy i te hormony sytości też będą dłużej stymulowane. Dlatego znowu, albo to wykorzystujemy właśnie w zaburzeniach hormonalnych czy innych jednostkach, że chcemy poczuć większą sytość na dłużej, żeby nie jeść tak często. Z kolei sportowcy czy osoby aktywne nie będą najadać się keto bulionu przed treningiem, tylko właśnie wsuną coś węglowodanowego, co da im szybko energii, ale nie obciąży żołądka. Więc sobie można to zawsze na dwie wersje rozłożyć, że tak działają makroskładniki, tak działa dieta i dlatego tak ważne jest, że dopasowujemy tą dietę do stanu zdrowia, do tego, do danej osoby, tak? No ale mam nadzieję, że odpowiadałam na to pytanie, dlaczego czujemy większą sytość po 500 kalorach z białka i tłuszczy, a 500 kilokalorii z węglowodanów? No ze względu na to, jak działa układ pokarmowy i jak jest opróżniany żołądek, że ta sytość jest na dłużej. Okej, dziękuję Ci bardzo. Przepraszam, że wywołałam taką dyskusję, ale zawsze mnie to ciekawi. Jest jeszcze od Basi jedno pytanie, w jaki sposób obniżyć poziom prolaktyny, czy tylko lekami? No nie, nie wiem, ale to nasza Zuzka jest specjalistą ode mnie, znacznie lepszym, więc... Tak, jakby z prolaktyną to tutaj trzeba by było się dowiedzieć, skąd jest zbyt wysoki poziom prolaktyny. To jest jakby podstawa, tak? Bo mogą być takie zaburzenia, które faktycznie dietoterapią, czyli odpowiednimi zmianami w diecie, odpowiednią wspierającą suplementacją, aktywnością fizyczną, kontaktem z naturą, rytmem dobowym. Rytm dobowy będzie odgrywał tutaj niesamowitą rolę. Jesteśmy w stanie sobie to wszystko ładnie wyrównać, natomiast ważna jest diagnostyka, bo wysoka prolaktyna może się wiązać z mikrogruczolakiem czy gruczolakiem przysadki. I wtedy już jest konieczna jakaś interwencja lekarza czy nawet leki, tak? Także kierunek tutaj diagnostyka, żeby było wiadomo, skąd jest podwyższona prolaktyna. Bardzo często, tak, to faktycznie zaburzenia z przesadką, ale jednak ten gruczolak, no powiedzmy, że to jest 1 na 10, tak z tego co, no nie wiem, też trudno powiedzieć o statystyce, nie wiem jak twoje doświadczenia, ale nie zdarza się aż tak często, prawda? Tak, to prawda, gdzieś tam mam często pacjentki z podwyższoną prolaktyną, a nie jest to związane z gruczolakiem czy mikrogruczolakiem. Natomiast ta diagnostyka i tak powinna być poszerzona o pozostałe hormony, bo to też chciałabym powiedzieć, że nie interpretujemy nigdy jednego hormonu samodzielnie w organizmie, czyli badamy sobie tylko prolaktynę. Należałoby przyjrzeć się całemu cyklu menstruacyjnemu, jak on przebiega, jak długo trwa, jaki jest poziom tropin, jak LH, FSH, progesteron, estradiol, jak wygląda, żeby spojrzeć na to troszeczkę szerzej. Bardzo ważna kwestia w kontekście prolaktyny to jest stres i kortyzol. Także tutaj znowu przyjrzeć się temu, spanie, jak to wygląda. Spanie dziewczyny, spanie i ja bym powiedziała, że ta mądrość też medycyny chińskiej, ten cykl dobowy, o który 4 czy 5 lat temu panowie dostali Nobla za opisanie cyklu dobowego człowieka, co jest mu omawiane w medycynie chińskiej od tysięcy lat. Ten sen przed 23, a potem sobie już o 5 rano możecie wstać i zrobić taki poranek. To jest tak ważne. I ta prolaktyna, nie wiem chyba, czy tak jest, bo z moich obserwacji, najbardziej taki podlegający modulacji hormon, prawda? Mi się wydaje, że on najbardziej odpowiada na zdrowe nawyki. Nie wiem, czy masz takie doświadczenia. Że łatwo się go moduluje. Ciężko mi tutaj powiedzieć, nie mam takiej informacji, żeby on był tak najbardziej do zmodulowania,
Natomiast tak, bardzo bym chciała podkreślić rolę snu i stresu, bo jakby kortyzol będzie bardzo mocno podbijał prolaktynę. No ja miałam takie doświadczenie, że dziewczyny w jakiś łatwy sposób, ale to też mógł być też wpływ akupunktury. Ona bardzo rozluźnia, więc wydaje mi się, że tutaj to wsparcie akupunktury, jakbyście mogli kogoś dobrego znaleźć w swojej okolicy, to ważne. Było pytanie o klimakterium i było pytanie i prośba o mięśniaki. Słuchajcie, ja was jeszcze odsyłam do live'u z Zuzą poprzedniego, na którym wspaniale mówiła o miesiączkach i o gospodarce hormonalnej. Super, ja się tam masę rzeczy dowiedziałam, więc wróćcie, jeżeli możecie, jest na naszej stronie. Czy ty widzisz pytania? To zerknij. Tak, widzę, skąd inne... najlepiej czerpać błonnik w pożywieniu? I ja myślę, że po prostu to się od razu nasuwa, że z warzyw i owoców, bo to jest taki błonnik delikatniejszy niż ze zbóż czy ziaren. Jest to często błonnik rozpuszczalny, który tworzy taki żel, są to często pektyny i właśnie ten żelujący błonnik w jelitach tworzy taką masę, która ładnie nam zbiera pozostałości, to też w kontekście właśnie usuwania nadmiaru estrogenów, ale nie tylko estrogenów, czyli hormonów, które spełniły już swoją rolę, innych wszystkich elementów, które z jelita powinny być usunięte i wtedy ten błonnik ładnie go wiąże i możliwe jest usunięcie z kałem. Czy są to też żółć, czy kwasy tłuszczowe, to wszystko ładnie tutaj sobie stabilizujemy. Także po prostu zwrócić uwagę na podaż warzyw, owoców i następnie ewentualnie, jeżeli są dobrze tolerowane, jakieś węglowodany złożone, jak kasze, ryż czy tego typu rzeczy, czy pieczywo. Mhm. Ja tu widzę pytanie od Joli. Zanik miesiączki na 1,5 roku. Miesiąc temu nagle się pojawiła bardzo uboga i trwała tylko 3 dni. To przepisała tabletki. Trzy rzeczy. Nadmiar aktywności, nadmiar stresu, niedożywienie. To są trzy takie elementy, które bardzo, bardzo trzeba zwrócić uwagę, jeżeli taki zanik miesiączki był tutaj na poziomie podwzgórza, to się nazywa podwzgórzowy zanik miesiączki, często jest skorelowany też z młodymi dziewczynami, kobietami intensywnie trenującymi, to się nazywa wtedy triada sportsmenek i to jest właśnie nadmiar aktywności, nadmiar stresu i niedożywienie ze względu na albo niedoborową dietę, ze względu na niewiedzę albo na konieczność utrzymania niskiego poziomu tkanki tłuszczowej. No w ogóle ten niski poziom tkanki tłuszczowej to jest dziewczyny plaga, no to... Tak, więc takie trzy rzeczy. Masz do koniecznie tutaj pani, nie wiem jaka pani zadała to pytanie, ale koniecznie te trzy rzeczy do zweryfikowania, jak wyglądają. Jola, prosimy, żeby to sprawdziła, tak. Czy kwasy omega-3 lepsze są pochodzenia rybiego, czy z alg, czy to ma znaczenie? Inne pytanie. Ma znaczenie ze względu na frakcje, jakie występują w kwasach omega-3 pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Jeżeli dana osoba, która zadała pytanie, spożywa jakby produkty od zwierzęce, to śmiało można sięgać po kwasy tłuszczowe, kwasy omega-3 rybie, z odpowiednią dawką kwasów EPA i DHA. Pamiętajcie proszę, że tutaj znowu wchodzimy w kwestię jakości suplementów. I w kontekście kwasów omega-3 bardzo ważne jest, jakiej jakości jest ten olej i jakie ilości EPA i DHA mamy w jednej kapsułce. Bo ja też dostałam czasem pytanie, ile tych kapsułek kwasów omega-3 łykać. Nie zwracamy uwagi tylko na ilość kapsułek, tylko ile w nich jest EPA i DHA. Także gdzieś tam w skład przeczytajcie, zobaczcie, ile w nich tych EPA i DHA jest i w taki nawet gram samych EPA i DHA, nie mówię o kwasie, nie mówię o oleju rybim, tylko już samym EPA i DHA można celować. No, warto też sprawdzić totox, jeżeli taka informacja, czyli utlenienie. To też jest ważne, bo czasami, między innymi dlatego preparaty omega-3 są zamykane w kapsułki, dlatego żeby po prostu czuć się taką starą rybą, że tak brzydko powiem. To jest coś, co mnie zawsze powstrzymywało od brania. Między innymi jest to spowodowane właśnie utlenieniem
i później ten zapach i smak jest właśnie taki. Tutaj jeszcze Jola dopisała, że nie wie, co robić, czy zacząć brać, czy nie. No, tam prawdopodobnie luteina została podana chyba, tak? Jak myślisz, Zuza? No trudno powiedzieć, to już się da. Tak. Albo dufaston i estrofen, które są też często stosowane na odtworzenie miesiączki właśnie przy podwzgórzowym zaniku miesiączki. Także możliwe, że to też są takie leki pierwszego rzutu, powiedzmy, często przypisywane przez ginekologów. To są syntetyczne hormony, więc nie wiem, co zostało przypisane. A no, tak jak mówię, jeżeli cykl menstruacyjny dla kobiety jest niezwykle ważny. To nie jest tylko uciążliwy w cudzysłowie kilka dni w miesiącu, kiedy następuje krwawienie. To są niesamowite zmiany hormonalne, które są niezbędne w kontekście chociażby utrzymania odpowiedniej struktury kości i utrzymania w nich wapnia. Także no, warto walczyć o ten cykl menstruacyjne, a to czy zostaną wprowadzone leki, czy już zostały zadbane te wszystkie trzy elementy, czy jest odpowiednia masa ciała i tkanka tłuszczowa, odpowiednio odżywcza dieta, czy wyeliminowane są nadmiary takiego stresorów, czy nie dzieje się nic bardzo teraz stresującego w życiu i czy nie ma nadmiernie aktywności fizycznej, te trzy rzeczy trzeba tutaj koniecznie zadbać, tak? I wtedy współpracować z... przyczyny, bo lek jak weźmiesz, to szansa na to oczywiście też nie zawsze jest tak, że dostaniesz miesiączkę. Natomiast pięknie to powiedziałaś, no, że to nie jest uciążliwość, to jest łaska mieć miesiączkę, mieć okres i dbajcie o to, dziewczyny. To ma niesamowite też znaczenie dla zdrowia serca. O tym się rzadko mówi, ale cały układ krwionośny. No zresztą... Dla zdrowia serca, dla skóry, dla kości, tak, dla wzroku. Tak. Estrogeny po prostu powodują też to, że nasza skóra ma blask, lśni, jest odpowiednie nawilżenie skóry, nie ma tej szorstkości, libido, też odpowiednie takie pośrednio może wpływać właśnie na odczucia sytości, na zmęczenie, na sen. No, no niezwykle ważne, tak jak mówię, to jest odpowiednio funkcjonujący cykl menstruacyjny, to jest faktycznie priorytet powinien być dla kobiet, a nie w kontekście tego, że jest to uciążliwe. Tutaj jest pytanie, a co i kiedy badać, jak cykl zanikł? I to już gdzieś wspomniałam, jak nie ma cyklu menstruacyjnego, to badamy w dowolny dzień, ale tutaj jest dodane, że to jest w wieku 40-45 lat. Ja bym tutaj koniecznie już poszła w rozszerzoną diagnostykę i kontakt z ginekologiem, czy nie ma przedwczesnej menopauzy, tak? Menopauzy, trochę za wcześnie to jest. No, to jest. Tak, właśnie. I chyba, wtedy że u ciebie możliwe, w rodzinie że będzie konieczność wspierania. A może być tak, Zuza, że po prostu jest też jakaś skłonność w rodzinie, no bo też znam takie dziewczyny, które kończyły miesiączkę w wieku 43 lat i ich mamy tak samo i babcie tak samo. Tak, 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 też znam takie przypadki, natomiast to trzeba właśnie wtedy zbadać i często gdzieś tam jakieś wsparcie trzeba będzie włączyć, bo to jest dość szybko. Dość no, za szybki wiek, żeby te hormony już opadały, tak? Też tak myślę. Jeszcze tutaj Sandula zapytała o ten cytrynian, prośba o podanie trzech form, magnez o podanie trzech form, czy Zuza możesz podać, jakich magnezów szukać oprócz cytrynianu? Tak, często jest połączenie cytrynianu, jabłczanu i właśnie diglicynianu, mogą być takie trzy formy. No, także jest wiele form, tak? Są organiczne, nieorganiczne. Warto na to zwracać uwagę. Akurat powiem, że na przykład tlenek magnezu jest bardzo słabo przyswajany, więc dużo preparatów takich tanich gdzieś tam w aptece czy w kapsułkach do rozpuszczania, takich musujących w wodzie. Tam są bardzo słabe formy magnezu i one się wchłaniają w bardzo małej ilości. Także te trzy formy, o których wspomniałam, cytrynian, jabłczan, można tutaj w nie celować. Tutaj padło pytanie o liczenie kalorii i skąd te rozbieżności. Nie wracamy do niego, miałyśmy dobre 10 minut rozmowy. Kiedyś może podejmiemy taką dyskusję, chociaż to już prośba, bo mięśniaki. No, ja jestem zachwycona wiedzą Zuzy. Widać, że uczyniłaś z tego swojego konika, tak bym powiedziała, pomoc kobietom. Jeszcze tutaj widzę, jakie suplementy podczas menopauzy.
Dobrze, no to tutaj tak, trójka, o której wspominaliśmy, tak, także szybciutko D3, omega-3 i magnez. No i tak w zależności co tam się dzieje, czy mamy odpowiednią masę ciała, no słuchajcie, jeżeli przebiega menopauza, powiedzmy, w odpowiednim czasie i dana osoba gdzieś już zaopiekowała się swoją dietą, aktywnością, masa ciała jest w porządku, to często ta trójka jest wystarczająca, tak? Problem jest, jeżeli mamy dodatkowe zaburzenia i wtedy wsparcie dodatkowej suplementacji będzie sprzyjało. Ale tak jak mówię, suplementy wprowadzamy w konkretnym celu na określony czas. Także od tego zacząć, tak? Od diety, stylu życia, aktywności, kontaktu z naturą, snu, plus trójka, D3, magnez, omega-3 i wtedy można gdzieś tam dalej poszerzać sobie te suplementy. Jola napisała tutaj, że dziękuję Ci ślicznie za odpowiedź i zgadza się, trzymam się dużego deficytu, mocno trenuję siłowo, a moja tkanka tłuszczowa jest na poziomie 6%. Jola, no nie możesz mieć miesiączki, to zdziwiłabym się, gdybyś miała, tak Ci powiem. Także wiesz, co robić. No, no, nawet znana to jakby już decyzja leży po stronie każdej kobiety, tak? Bo wszystko tak. Wymieniłaś, ale, co nie ale wiesz, sprzyja. Ja dam taki przykład. Bardzo cenię Ewę Chodakowską. Też mam do niej sentyment, bo jestem Greczynką. Ona mówi świetnie po grecku. Poznałyśmy się kiedyś i gadałyśmy po grecku. I Ewa Chodakowska przybrała na wadze, dziewczyny. Zobaczcie, co ona zrobiła w ostatnie 2 lata. Ona przybrała chyba z dobre 8 kilo. Nabrała kobiecych kształtów z powodów nie tylko estetycznych. Estetyczne właśnie wydaje mi się, że są na drugim planie z powodu zdrowia po prostu, bo no, to zresztą Zuza to powiedziała, że to, no, to nie jest zdrowe. To jest oczywiście decyzja, ja to też rozumiem. Są osoby, które no, nie wyobrażają sobie mieć okrągłych kształtów, ale tu bardziej chodzi o gospodarkę hormonalną i zdrowie, szczególnie młodych osób, takich między 25-35 lat. No uważam, że trzeba o tym głośno mówić, bo ja myślę, że to jest jakiś problem. Ja się z tym spotykam dosyć często, powiem Ci. I właśnie z zanikiem miesiączki u młodych osób. Tancerek, sportsmenek, też sporty takie uprawiane w szkole nawet, gdzie były nadmiarowo uprawiane. Tak, tak, absolutnie. No, ale to już ja, wiesz co robić, czy oprócz glukozy i insuliny zbadać, sprawdzić insulinooporność, czy cukrzyca drugiego? Takie pytanie padło jeszcze. Tak, krzywa cukrowa, trzypunktowa, glukoza i insulina plus hemoglobina glikowana, która nam powie, jak wygląda glukoza w przeciągu 3 miesięcy. Także od tego zacząć, bo samo jednopunktowa naczczo, glukoza, insulina będą pewnym wyznacznikiem. Fajnie nam już mogą wskazać, jak to wygląda. Natomiast jeszcze za mało, żeby tutaj w pełni określić tą gospodarkę cukrową. No i tak od razu Wam dam takie do samodzielnej interpretacji wyników krwi. Glukoza powinna być poniżej 100, zdecydowanie 99, ona się mieści jeszcze w normie, ale to już nam wskazuje, że ta glukoza jest za wysoka, tak? Także zwróćcie na to uwagę, że nie zawsze norma ta, która jest wypisana na karteczce, na wynikach, jak my się mieścimy w normie, to jest ok. Nie, uwaga, bo już taka glukoza 95-99 może nam wskazywać, że ona jest za wysoka po nocy, a insulina powinna być jednopunktowa. To jest najłatwiejsze do zapamiętania, tak? Także jeżeli sobie badacie sami insulinę na czczo, ona powinna być poniżej 10. Okej. Ostatnie parę minut, kochani. Pytanie od Karoliny Kozłowskiej, takie dosyć fachowe do Ciebie, PCOS nadnerczowe. I zostały wykluczone choroby nadnerczy, czyli jakieś guzki, zakładam, że USG też było. Jak tutaj byś postępowała? No to indywidualne podejście też znowu, tak? Odkrycie przyczyny. Więc proponuję, Karolina, żebyś się umówiła do naszej specjalistki na wizytę online. To będzie chyba najbardziej takie... Tak, już bardzo, bardzo konkretne pytanie i tak. Nie chciałabym tutaj tak indywidualnie czegoś zalecać. Natomiast na pewno nie zaszkodzi wszystko, a nawet pomoże wszystko, o czym mówiliśmy, tak? Jakby przyczyna,
jaki jest stan zdrowia, jaka jest masa ciała, czy są jakieś współistniejące choroby, czy jest do tego niedoczynność tarczycy, czy jakieś inne autoimmunologie, jak wygląda układ pokarmowy od samego żołądka do jelit, to wszystko będzie miało wpływ na gospodarkę hormonalną i że to PCOS wciąż występuje, jak wygląda cykl menstruacyjny. Także no, dużo trzeba by było tu czynników się przyjrzeć. Jak nadnerczowe, to wszystkie hormony właśnie wydzielane ze kory nadnerczy. Także też zaopiekowanie się stresem, wszystkimi takimi czynnikami, wprowadzenie takich rutyny i elementów, które pozwalają się wyciszyć. Także sporo jest do podziałania, tak? Sporo naprawdę można podziałać, na wiele elementów można zwrócić uwagę. No, Jola napisała, dał mi Pani dużo do myślenia. Cieszę się, Jola, naprawdę. Mówię to jako Twoja starsza ciocia tutaj, bo to naprawdę jest ważne, dziewczyny, no nie ma co mówić. Sandula też nam dziękuję za wszystkie udzielone odpowiedzi. Cieszymy się. No, mamy jeszcze parę minut. Czy coś byś dodała, kochana, jeszcze do tego? Jakieś takie wskazówki, nie wiem, czy nie pominęliśmy jakiegoś pytania, ja już tutaj nie widziałam. Tak, właśnie na takim live czasem uciekają jakieś ważne informacje czy pytania. Słuchajcie, w każdych zaburzeniach hormonalnych ważne jest kilka filarów i skupianie się tylko na diecie, czy tylko na suplementach, nie tędy droga. Trzeba podejść do tego odpowiedzialnie i ja niekoniecznie lubię to słowo holistycznie, więc powiem po prostu ogólnie, tak? Trzeba zadbać o wszystkie filary, tak jak dom budujemy. Na jednej ścianie się dom nie utrzyma, więc jeżeli dieta jest jedną ścianą, to potrzebujemy odpowiednie nawyki stylu życia, czyli ta aktywność fizyczna, ten kontakt ze słońcem. Zobaczcie, jak teraz jest mało tego słońca, żeby się na nie wystawiać. Wychodzimy do pracy ciemno, wracamy z pracy, jest ciemno. Także tutaj spróbować wygospodarować ten czas w południe, żeby się troszeczkę chociaż wystawić na to słońce, bo słońce będzie generowało nam rytmy dobowe, będzie ustawiało zegary biologiczne, będzie wpływało na wydzielanie melatoniny. Melatonina jako silny antyoksydant, bardzo silny antyoksydant, musi się odpowiednio wydzielić, żeby odpowiednie hormony się mogły obniżyć lub z powrotem znowu wydzielić nad ranem. Także zwracać na to uwagę, tak? Dieta, sen, aktywność, kontakt z naturą, nadmiar bodźców, nadmiar informacji, którymi jesteśmy teraz zbombardowani. Naświetlanie się światłem niebieskim, to jeszcze nie wybrzmiało dzisiaj. Nie scrollowanie do wieczora, do czasu snu telefonu, tylko sięgnięcie po książkę, ograniczenie światła niebieskiego. To wszystko będzie miało ogromny wpływ na gospodarkę hormonalną. Także spróbujcie gdzieś zweryfikować, co możecie zmienić, co możecie wprowadzić, co możecie ograniczyć, żeby zadbać o te swoje hormony. Mhm. Tutaj jeszcze padło takie pytanie, przepraszam, wychodziłam, zadałam pytanie, jak długo powinno aplikować sobie witaminę B. Witaminy z grupy B to nie jest preparat, który należy brać przewlekle, ale na pewno po 3 miesiącach możesz zrobić później testy, jeżeli oczywiście masz środki, no bo to są troszkę droższe badania. Też nie musisz zrobić przerwę przynajmniej na 2 miesiące, tak? Miesiąc czy dwa? Jak ty zalecasz, Zuza, u siebie z witaminą B? Jakby czy w ogóle już wolę, jak są zrobione powtórne badania. Okay. Natomiast no, warto zrobić chociażby 2 miesiące przerwy, jeżeli nie jesteśmy na diecie wegańskiej czy wegetariańskiej lub wcześniej nie były jakieś duże niedobory. To też zależy, z jakich niedoborów wychodzimy, tak? I warto też całą morfologię przeżyć, bo już w morfologii najtańszej zobaczymy, czy są jakieś niedobory B12, bo to już widać. Na przykład w podwyższonych parametrach MCH, MCV, MCHC, tam już można zobaczyć, czy jest niedobór B12, czy witamin z grupy B. Kwas foliowy warto też wykonać razem z witaminą B12, żeby troszeczkę poszerzyć tą diagnostykę, bo nie zawsze sam parametr jeden, znowu wycięty z pełnego profilu, jak poziom witaminy B12, będzie świadczył o komórkowym poziomie witaminy B12. Także tutaj też na to zwracam uwagę, żeby troszeczkę rozszerzyć wtedy tę diagnostykę, a nie tylko jeden parametr wykonywać. Ale ja uważam, że zdecydowanie po 3 miesiącach należy zrobić przerwę. Tak, to się zgodzę. Jeszcze tutaj pytanie od Janinki. Czy przy cukrzycy można pić naczcze ocet owocowy czy ocet jabłkowy z wodą? Ocet
Owocowe, no czy jabłkowe wtedy, tak? To chyba. Tak, bo teraz się pojawiło chyba wiele tych, że jest ocet malinowy i różnego rodzaju octy. Przy cukrzycy jakby tak, można, tylko uważajcie proszę na napicie tego, na tej wody z octem, jeżeli dodatkowo zmagacie się z bólami żołądka, wrzodami, zapaleniem żołądka, co czasem idzie w parze, bo tutaj absolutnie nie pijemy żadnej wody z octem, bo będziemy drażnić śluzówkę żołądka, także zwróćcie na to uwagę, ale tak to można, kolejna kwestia, zwróćcie uwagę, żeby możliwie pić przez słomkę taką wodę z octem, bo może wpływać na szkliwo. Kolejna kwestia, też odpowiednio ją rozcieńczać, ten ocet rozcieńczać z wodą, żeby to stężenie nie było zbyt wysokie. Także faktycznie woda z octem ma swoje zastosowanie. Badania pokazują, że potrafi obniżyć glikemię poposiłkową. Natomiast uwaga na te kilka kwestii, tak? No ja bym powiedziała też i będę poruszać ten temat z Jakubem Chrzanowskim, że często rzeczy, które są uważane za nadkwasowe, okazują się niedokwaszeniem żołądka. Nawet dzisiaj mi opowiadał o swoim pacjencie, który jest lekarzem medycyny i przez 1,5 roku brał polprazol, czyli ten słynny leki tak wyłączające pompę potenową. Ja jestem nie, niczego nie jestem wrogiem, ale nie przepadam za tymi preparatami. Widziałam dużo szkód, które zrobiły. I o tym też porozmawiamy, jak zrobić samodzielnie taki test na kwasotę rzekomą, tak, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście to jest niedokwaszenie żołądka, czy nie. Tak, może będzie wspomniany jakiś test z sodą, czy tego typu rzeczy. No tutaj jakby rozważnie z tego typu testami. Chciałabym też powiedzieć, że faktycznie leki IPP mocno oddziałują na cały organizm i nie zawsze są odpowiednio przypisywane lub za długo stosowane. Natomiast są przypadki, w których okresowo włączane gdzieś wspomagają leczenie w przypadku właśnie zapalenia żołądka, przeleczenia Helicobacter pylori czy tego typu rzeczy, gdzie chwilowo może nam to wspomóc. Natomiast faktycznie ale często pomóc żołądek nie. Objawy, Zuza, czy wyleczyć, bo czy to jest preparat, który leczy? No to jest moje pytanie, nie? Nie. Ja nie mówię, że on leczy, natomiast jeżeli tak. mamy właśnie tak jak wspomniałam, zapalenie żołądka, no to nadmiar kwasu solnego nie będzie odpowiednio działał, jeżeli mamy już nadżerki i tą błonę śluzową już uszkodzoną czy podrażnioną, tak? Wtedy chwilowo gdzieś włączenie tego pod kontrolą lekarza może być pomocne. No na pewno zgasi pożar, tak? Mówiąc wprost, nie? Jestem zaciekawiona, bo dzisiaj słyszałam właśnie, że nie bada się przy gastroskopii, akurat ten lekarz miał 20 gastroskopii i nigdzie nie zbadano pH tego, wiesz, zawartości żołądka. Przecież to by wiele powiedziało, nie? Tak myślę, wiesz, ja myślę całościowo, jak to jakieś rozwiązania wprowadzić, które pozwoliłyby ludziom nie cierpieć. No ale to już jest na następny live, słuchajcie, bo przeciągnęłyśmy. Bardzo Ci dziękuję, przepraszam, bo się zrobiło godzina 15. Dzięki, dzisiaj miałyśmy trochę tak zaczepnie chwilami, ale dziękuję Ci za to, bo masz ogromną wiedzę. Zachęcamy Was, słuchajcie, do odwiedzin profilu Zuzy. Zuzanna Woźniak. Ciało? Zresztą jesteś tutaj oznaczona. O. Czy Zuza? Tak, tak. Coś mi tu pikało. Więc zachęcamy Was, kochani, do odwiedzenia profilu. Czy Ty masz jeszcze miejsca do siebie na wizyty dla takich osób, które mają troszkę bardziej skomplikowane problemy? Można się do tak, Ciebie... Tak, ale bardziej na grudzień. Listopad praktycznie już jest wypełniony, ewentualnie jeszcze na konsultacje, także jeżeli są jakieś potrzeby, to zgłaszajcie się i będziemy działać, póki jeszcze są miejsca. Super, super. Bardzo Wam polecam, Zuza. Dziękuję Ci jeszcze raz i zapraszam Was jeszcze do obejrzenia poprzedniego live'a, który był o cyklu, o bolesnych miesiączkach, więc tutaj dziewczyny do zobaczenia, bo chyba same dziewczyny nas oglądały, słuchaj. Tak, także działajcie. Nawet chłopaki weszli, swoje, to uciekli. Wspierajcie swoje hormony, dbajcie o swoje cykle i dziękuję Wam pięknie za wszystkie pytania.
Dziękujemy Ci, kochana, za odwiedziny. Dziękuję. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Dzięki. Pa.